Manko, ja nazywam się Winny Life i na początek zostawcie łapkę w górę i oczywiście subskrypcję. Łapka w górę to jest dla mnie taki sygnał, że materiał Wam się podobał i chcecie więcej, więc lecimy z tematem. Pozdro! Na sam początek oczywiście poruszę kwestię konfliktu, który powstał podczas konferencji gali Fame MMA 7 między Maciejem Ratajem a Dzikiem z Warsaw Show. Oczywiście każdy ma zdanie w tej sprawie i tak samo jak jedna i druga ze stron wypowiedziały się na temat tego publicznie. Więc teraz pokazuję Wam treść, którą udostępnił Maciej Rataj u siebie na Instagramie odnośnie właśnie tej akcji podczas konferencji gali Fame MMA. Dobra, mordeczki, jeszcze na szybkości odnosząc się do tego, co się działo na konferencji Fame MMA, na szybkości przedstawię, jak to widziałem ze swojej perspektywy i nie będę potrzebował 50 instastory, żeby powiedzieć, jak ja to widziałem, ale chłopie, nawet już od samego tego zaczynając, to jak ty w tych wywiadach, te wszystkie głupoty, to żeby cię zrozumieć, to trzeba sobie zwalniać na YouTubie tempo, więc już samo to mogłeś wykorzystać w tym Instagramie i nagrać to troszeczkę szybciej, a nie, że cały dzień coś na mnie nagrywałeś i później ja musiałem tych głupot słuchać, ale już więcej nie będę słuchać, już mam to w dupie, już mi się więcej nie będzie chciało odnosić, więc to powiem raz i tyle będzie. Po pierwsze, ja sam do ciebie podszedłem, więc co ty o jakimś uciekaniu? Ty mi zajebałeś placha sam i pierwsze co zrobiłeś, to się cofnąłeś, zacząłeś spierdalać tak naprawdę. Później ochrona do ciebie przyszła i cię wypierdolili z hali za robienie patologii. A nie, próbujesz insynuować, że ty wyszedłeś, żeby czekałeś tam na mnie, żebyśmy się mieli pizgać na zewnątrz. Ja ci powiedziałem, gdzie możemy się pizgać. Mówiłem to już Wojtkowi, mi to drugi albo trzeci raz już oficjalnie. I kolejna rzecz, to ciebie po prostu wypolili za robienie patologii z tej hali, a nie dlatego, że ty wyszedłeś i na mnie czekałeś. Więc nie wiem, czy ty sobie dopowiadasz. To jest kolejna rzecz. Szklane oczy to ty miałeś w programie, jak się spokałeś przed całą Polską. I to było mega pizdowate i chłopie, mordo. Miłego imprezowania w tym Warsaw Shore i tylko ja mam taką w sumie nadzieję, że produkcja tobie nie przyniesie czegoś do zjedzenia. Pozdro, elo. Jeżeli już jesteśmy przy temacie gali Fame MMA, to na pewno zastanawia Was, czy będzie jeszcze walka Don Cassio z Ambro. Więc zobaczmy, co ma do powiedzenia na ten temat Don Cassio. Amber coś tam mówi, że rozmów nie było o walce z nim Fame MMA. No tak, bo ja z Wojtkiem Golą nie rozmawiam o kontrakcie już dawno, od kiedy negocjacje u niego wyglądają na Messengerze. Ja nie negocjuję kontraktu na Messengerze, więc już z nim zakończyłem negocjacje dawno. No a Bamber negocjuje na Messengerze, bo wchodzi w dupę Goli i Boxdelowi, no to dalej tam negocjuje. Ja jakoś walczę cały czas, no bo ja nie negocjacji nie prowadzę na Messengerze, tak jak ty, Bamber. Więc tyle w temacie. No, jakbyś rozmawiał z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za Fame, to byś wiedział, że były negocjacje o walce z tobą. Powiedziano mi, że masz kolanko rozdane, więc tyle w temacie. A odnośnie konfliktów, które powstały podczas konferencji gali Fame MMA numer 7, to na pewno wiecie o tym, że Don Cassio miał zawalczyć z tym Tyburskim i do tej walki doszło. Ale między nimi była różnica, a dokładnie w rękawicach. Jeden miał duże rękawice bokserskie, drugi miał małe rękawice. I oczywiście z świeżą informacją informuje nas tutaj Adrian Polak, dlaczego była różnica rękawic. A propos tych rękawic, czemu Tyburski jest w małych rękawicach, a Cassio już w dużych? Po pierwsze, Tyburski nie jest w tych małych MMA, w których się bijemy, tylko to są tak zwane bombki, czyli rękawice treningowe do MMA. Zaraz wam je pokażę. Wyglądają one w ten sposób, że mają tutaj o... Są mega mięciutkie, mają taką formę tu ochronną i to są właśnie takie treningowe, sparingowe, tylko że małe rękawice. I podobno Paweł rzucił mu te rękawice właśnie, żeby w nich walczyli, ale Cassio już nie chciał, bo chciał się zasłaniać właśnie tymi dużymi rękawicami, wiecie, przed kolanami i kopami. No i dlatego właśnie jeden walczył w tych rękawicach, a drugi w tych. Więc ta szybka informacja nam się przydała, a jak szybka, to oczywiście może być też fura. Kocik Samolocik, czyli tutaj osoba, która występuje na kanale u Kruszwila, zapowiedział, że na drugi dzień będziemy mieli bardzo szybkie auto. A jutro będzie fajna relacja u mnie z Berlina i będę testował wyjebane, super ładne auto. Buziaki. Zobaczmy, jaką furę testuje. Thank you.
No generalnie to nawet ja bym chciał się karnąć. A odnośnie w ogóle jazdy, bo jak już jesteśmy przy samochodach, to mam coś bardzo ciekawego. Moi drodzy, na jednym z organizowanych zbiórek przez youtubera, który nazywa się Hi-Fi, przybył Sasza. Sasza przybył swoim Mustangiem i podczas tych przejazdów na cel charytatywny doszło do wypadku, kolizji, w której brał udział Sasza. Ale Sasza udostępnił na Instagramie, że nikomu się nic nie stało. Uspokójmy sytuację, nie panikujcie, pękła opona. Strata kontroli, walczyłem ile mogłem, uderzenie było przy dużej prędkości, nikomu nic się nie stało. Mustang wraca teraz lawetą na miejsce i my czekamy tutaj, bo tam kilka osób pojechało na diabłę lekarską. Skąd procedura, czy to wypadek, czy to jest kolizja, bo jak coś się komuś stało powyżej 7 dni, to będzie kolizja. Więc na razie czekamy, samochód leci na lawetę, jak powtarzam. Ja mam tylko takie, o, nogi, to tam nic się nie stało, Mustang czeka. Z tej strony, co zawadziłem, próbowałem ratować, wiecie, była wysepka, samochody stały, hamowałem, poszła opona, hebel, podłogę nie hamował, w lewo próbowałem walczyć w lewą stronę, ratować sytuację, walić wysepkę, walnąłem wysepkę, ale no zahaczyłem mu szeroki. No i cała historia, najważniejsze jest to, że nikomu nic się nie stało. Pierwsza moja kolizja, wypadek w życiu, każdemu się zdarza, zachowałem spokój, wszystko załatwiłem i teraz czekamy. Dotarłem do materiałów osób, które brały udział w tej kolizji wypadku i mają w ogóle odmienne zdanie. Prośba jest dla was, żebyście zostawili swoje zdanie w komentarzu na temat tej sprawy. On nie potrafi się zachować. Po wyjściu z samochodu, co zrobili? Od razu zajęli się nagrywaniem, sprawdzaniem, jak wygląda Mustang. A co z nami? My, że zanim żeśmy się wykaraskali z samochodu, to oni już się zajęli tym, czy wszyscy są od nich cali dobrze. A druga strona to co? My żeśmy byli nieistotni, że nas rozwalił na drodze, że my w ogóle nie możemy wysiąść z samochodu, że kurwa jeden ma połamaną rękę, drugi ma rozjebane żebra, kręgosłup i nic się wielkiego nie stało. Przecież on nagrywa sto, że wszyscy przeżyli, wszyscy są szczęśliwi, bo on przy 40 na godzinę nam rozwalił bok samochodu. No super, no fajnie, no jakby akord był i golf z papieru, to po prostu no bosko jest. Moi drodzy, na tą chwilę to już wszystko i oczywiście dziękuję za wszystkie łapki w górę i subskrypcje. Oczywiście zachęcam do lajkowania materiału i oczywiście spotykamy się na następnym. Pozdro! Dimmy Light!